Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem o niemieckiej okupacji Kresów Wschodnich. Dzisiejsze spotkanie podzielimy na trzy części. Najpierw opowiem o sytuacji w Galicji Wschodniej i na Wołyniu, czyli na obszarach, gdzie obok Polaków dominowała ludność ukraińska. W punkcie drugim przyjrzymy się losowi Polaków w województwie nowogródzkim, poleskim, części województwa wileńskiego, czyli na obszarach, gdzie obok Polaków mieszkało dużo Białorusinów. Na koniec zajrzymy do Wilna i Wileńszczyzny, gdzie na los Polaków duży wpływ mieli Litwini. Kiedy Hitler 22 czerwca 1941 roku zaatakował Związek Radziecki, wśród Ukraińców zapanował niesłychany entuzjazm. Witano żołnierzy niemieckich jak wyzwolicieli, budowano bramy triumfalne, rzucano kwiaty, częstowano ich chlebem i solą. Ukraińcy bowiem mieli nadzieję, że wojska niemieckie nie tylko wyzwolą ich spod tyranii Stalina, ale pozwolą zbudować niepodległą Ukrainę. 30 czerwca we Lwowie z inicjatywy zwolenników Stepana Bandery Rada Seniorów proklamowała odrodzenie ukraińskiej państwowości. W końcu lipca w większości miast Galicji Wschodniej i Wołynia ogłoszono podobne proklamacje i urządzono związane z tym uroczyste manifestacje. We Lwowie utworzono rząd kierowany przez Jarosława Steczkę. O ile jednak Niemcy przyjmowali z radością chęć Ukraińców do współpracy z nimi, to nie byli gotowi na utworzenie państwowości ukraińskiej. Stepan Bandera, jak i Jarosław Steczko zostali aresztowani. Rozwiązano policję ukraińską i na jej miejsce powołano nową, podporządkowaną władzom niemieckim. We wrześniu gestapo przeprowadziło masowe aresztowania aktywistów banderowskiego odłamu organizacji ukraińskich nacjonalistów, który w tej sytuacji przeszedł do konspiracji. Ale mimo tego, że Niemcy nie pozwolili na zbudowanie ukraińskiej państwowości, bardzo wielu Ukraińców aktywnie z nimi współpracowało. Nieutworzenie państwa ukraińskiego w 1931 roku było bez wątpienia olbrzymim błędem Adolfa Hitlera. Gdyby powstała faszystowska Ukraina, Hitler miałby pewnie na froncie wschodnim kilkaset tysięcy, a może i milion bitnych ukraińskich żołnierzy. Ci ukraińscy żołnierze z pewnością daliby Hitlerowi zwycięstwo nad Armią Czerwoną Stalina. Jednak pogarda dla Słowian, jednak pycha Hitlera spowodowała, że zamiast setek tysięcy ukraińskich żołnierzy miał ich do dyspozycji dużo mniej. Pierwszym przykładem współpracy ukraińsko-niemieckiej były pogromy Żydów, jakie prowokowali Niemcy na opanowanych przez siebie ziemiach. Do takich pogromów doszło m.in. we Lwowie, Tarnopolu, Złoczowie, Łódzku. Ale pierwsze dni niemieckiego panowania w Galicji Wschodniej to nie tylko pogromy Żydów, to nie tylko nieudana próba Ukraińców zbudowania swojej państwowości, ale to również zbrodnia na polskiej elicie intelektualnej. Oto 2 lipca przed południem aresztowano profesora Kazimierza Bartla, pięciokrotnego polskiego premiera. W nocy z 3 na 4 lipca aresztowano 22 profesorów uczelni lwowskich, głównie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza i Politechniki Lwowskiej. Przy tej okazji aresztowano także członków ich rodzin. Aresztowano również osoby, które przebywały w ich mieszkaniach. W sumie tej nocy aresztowano 52 osoby. Na przykład z jednego domu wywleczono 82-letniego starca, profesora położnictwa w stanie spoczynku, Adama Sołowija, wraz z 19-letnim wnukiem Adamem Mięsowiczem. Z mieszkania profesora Ostrowskiego zabrano będących u niego gości, m.in. ordynatora szpitala żydowskiego, doktora Stanisława Rufa z całą rodziną i księdza Komornickiego. W taki sposób został również aresztowany znany publicysta, tłumacz Tadeusz Boj-Żeleński, który przebywał w domu profesora Jana Greka. Jak się przypuszcza, listy proskrypcyjne były przygotowane przy współpracy ukraińskich studentów. 4 lipca we wczesnych godzinach rannych rozstrzelano 37 osób.
Wśród pomordowanych było 21 profesorów, małżonki 3 profesorów, synowie 9, jeden wnuk, a również ksiądz, lekarz, prawnik oraz mąż jednej z gospodyń. Wśród pomordowanych byli m.in. Antoni Cieszyński, kierownik katedry dentystyki Uniwersytetu Jana Kazimierza, profesor Antoni Łomnicki, kierownik katedry matematyki Wydziału Matematycznego Politechniki Lwowskiej. Był również Tadeusz Boj-Żeleński. Jak opisuje w swojej książce kolaboranci Jacek Trznadel, Tadeusz Boj-Żeleński aktywnie współpracował z władzami radzieckimi podczas sowieckiej okupacji Lwowa. Napisał wiele nikczemnych tekstów drukowanych w propagandowej prasie sowieckiej, wydawanej w języku polskim. Podobno odmówił ewakuacji ze Lwowa. Chociaż niektórzy kwestionują relacje mówiące, iż taką możliwość otrzymał. Był jeszcze świadkiem pierwszego pogromu Żydów we Lwowie. Wyraził swoje oburzenie i współczucie dla ofiar. Nie wiemy, nie ma na to świadectw, jak zareagował na wymordowanie we Lwowie kilku tysięcy więźniów przez ustępujące służby więzienne Związku Sowieckiego. Czy ta zbrodnia spowodowała w nim jakąś refleksję, jakiś żal, jakieś poczucie winy za rolę, którą odegrał w czasie okupacji Lwowa? Tego nie wiemy. Tą tajemnicę Tadeusz Boj-Żeleński zabrał ze sobą do grobu. 26 lipca zabito Kazimierza Bartla. Rzecz jest co nieco tajemnicza i owiana legendą. Jedna z wersji mówi, że Niemcy proponowali mu stanięcie na czele rządu. Ta wersja wydaje się raczej fantastyczna. Jest bardzo prawdopodobne, że Kazimierz Bartel zginął dlatego, że podczas okupacji sowieckiej był zaproszony do Moskwy i był tam fetowany z racji wydania podręcznika do geometrii wykreśnej. W oczach Niemców czyniło to z niego aktywnego współpracownika komunistycznych władz. Mimo, iż Polacy tak go nie odbierali. Premier rządu polskiego na emigracji, Władysław Sikorski, wręcz widział w Kazimierzu Bartlu kandydata na ambasadora polskiego w Związku Radzieckim po podpisaniu układu Sikorski-Majski. Mord we Lwowie jest najbardziej znanym, ale nie jest jedyną tego typu zbrodnią popełnioną przez Niemców. W drugiej połowie 1931 roku Niemcy wymordowali polską inteligencję w Krzemieńcu około 50 osób, w Stanisławowie około 300 osób. 8 marca 1933 roku zamordowano w Równym ponad 50 osób, a 11 listopada 1933 roku w tym samym mieście kolejne 100 osób. Początkowo na ziemiach zajętych przez Wehrmacht władzę sprawowali miejscowi dowódcy. Stopniowo jednak administrację przekazywano cywilom. W sierpniu 1931 roku z większej części województw lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego utworzono dystrykt Galicja, włączony do generalnego gubernatorstwa. Przemyśl i Chyrów przyłączono do dystryktu krakowskiego. Wołyń, część Polesia oraz Krawki Galicji Wschodniej znalazły się we wrześniu 1931 roku w składzie Komisariatu Rzeszy Ukraina. Zarządzał nim z Równego na Wołyniu Erich Koch. Niemcy, organizując system władzy w dystrykcie Galicji, ewidentnie preferowali Ukraińców kosztem Polaków. W styczniu 1934 roku na 382 wójtów i burmistrzów tylko 3 było Polakami. W przeciwieństwie do Polaków, Niemcy zgodzili się na otwarcie dla Ukraińców 13 szkół średnich, 4 seminariów pedagogicznych. Pozwolono również na działalność ukraińskich organizacji sportowych. Niemcy również nie prześladowali kościoła grecko-katolickiego, kierowanego przez Andrzeja Szeptyckiego. Przekazanie administracji niższego szczebla w ręce Ukraińców miało swoje daleko idące konsekwencje, bo to właśnie ta administracja decydowała o wywożeniu ludzi na roboty przymusowe. Nie trudno się domyślać, że decyzje tej administracji były niekorzystne dla polskiej ludności. Przykładem tej współpracy niemiecko-ukraińskiej była również tworzona od końca kwietnia 1933 roku ukraińska dywizja SS Galicjen,
Nieco inaczej sytuacja wyglądała na Wołyniu. Tworzące się tam ukraińskie instytucje samorządowe zostały rozwiązane. Erich Koch inaczej, gorzej traktował Ukraińców niż działo się to w dyktycie Galicji. Nie oddał ukraińskim chłopom ziemi i utrzymał kołchozy. W kwietniu 1932 roku Koch zlikwidował ponadpodstawowe szkolnictwo ukraińskie. Rozwijał natomiast ukraińską policję pomocniczą. I tak na przykład w Łódzku w listopadzie 1932 roku policja porządkowa liczyła 453 Niemców i 2317 Ukraińców. Niemcy również nie ingerowali w życie religijne na Wołyniu. Tutaj większość mieszkańców Wołynia wyznawała prawosławie. Według spisu niemieckiego z połowy 1932 roku Polacy na tym obszarze to 306 tysięcy ludzi, co stanowiło nieco ponad 14,5% wszystkich mieszkańców. W porównaniu ze spisem przedwojennym było około 45 tysięcy ludzi. Było to skutkiem przede wszystkim eksterminacji ze strony Związku Radzieckiego w latach 1939-1941. Od początku zajęcia Kresów Wschodnich przez wojska niemieckie zaczynają pojawiać się zbrodnie na ludności polskiej. Początkowo są to zbrodnie na pojedynczych osobach. Z czasem nabierają charakteru masowego. Jak podaje historyk Czesław Brzoza, pierwszy masowy mord, do którego przyznała się UPA, został dokonany w nocy 21 na 22 kwietnia 1933 roku w Janowej Dolinie, gdzie zginęło około 500 Polaków. Eskalacji ukraińskiego terroru w stosunku do polskich mieszkańców Wołynia i Galicji Wschodniej nastąpiła od 11 lipca 1933 roku, od tak zwanej Krwawej Niedzieli. Nie dało się do końca do dzisiaj ustalić, kto konkretnie podjął decyzję o masowej eksterminacji Polaków zamieszkujących ten obszar. Bo że taka decyzja została podjęta przez przywódców ukraińskich, nie podlega dzisiaj dyskusji. Zanim doszło do Krwawej Niedzieli, po wsiach ukraińskich organizowano zebrania nawołując do walki o samoistną Ukrainę bez Lechów. Propagowano hasła w rodzaju Ukraina dla Ukraińców, czy Ukraina ma być czysta jak szklanka wody. Przed napadami na polskie osiedla w wielu cerkwiach odprawiono nabożeństwa, podczas których duchowni prawosławni święcili narzędzia zbrodni, a nawet wygłaszali kazania, w których porównywali wyrzynanie Polaków do dzielenia konkolu od pszenicy. A my być sprawiedliwym, trzeba powiedzieć, że nie wszyscy duchowni prawosławni uczestniczyli w tym haniebnym procederze. Byli tacy, którzy swój sprzeciw wobec zbrodni okupili własnym życiem. W Krwawą Niedzielę 11 lipca 1943 roku oddziały UPA zaatakowały równocześnie 167 miejscowości. Jak się szacuje, na skutek tych napadów zginęło 10 tysięcy Polaków. W jednej z zaatakowanych wiosek, w Porycku, zamordowano 300 osób. Stanisław Filipowicz wspominał: w niedzielę 11 lipca 1933 roku oddział ukraińskich nacjonalistów otoczył kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej i Michała Archanioła. Nacjonaliści strzelali, rzucali granaty, a potem dobijali rannych. Następnie kościół został podpalony, a uciekający z niego ludzie byli zabijani. Ocalało zaledwie kilkanaście osób. Zginęła moja matka, dwie siostry oraz siostrzeniec. Bracia Antoni i Zygmunt Teteryczowie tak zapamiętali rzeź kolonii sądowa. Nasze rodziny zostały zamordowane z rana 11 lipca 1943 roku przez Ukraińców. Most na rzece został zniszczony, także do stacji kolejowej Janiewicze nie było żadnej możliwości przedostania się. Z samego rana posłaniec latał po domach, informując mieszkańców, że wszyscy mężczyźni mają iść do świetlicy u pana Adamka na obowiązkowe zebranie. Od naszej rodziny poszła nasza mama, wstępując po drodze do sąsiada kupca Jana i tam już została zamordowana, bo jak widać banda Ukraińców nie czekała, aż się ludzie zejdą do świetlicy. Szli od domu do domu i mordowali wszystkich mieszkańców. Do wieczora obeszli kolonie ze wszystkich stron, także ludzie nie mieli żadnych szans ucieczki. Ci, którym udało się ukryć, zostali zamordowani dnia następnego. Kiedy Ukraińcy chodzili i dobijali rannych, tak został zamordowany kupiec Franciszek, który w czasie mordu schronił się na Wiśni. Następnego dnia go zabili. Jego syn Olek, lat około 8, schował się pod łóżko,
u Stanisława Cholewy i też następnego dnia został zabity. Nasza siostra Janina Teterycz, lat 18, schroniła się w zbożu, lecz też na drugi dzień została zamordowana. Mordy, które rozpoczęły 17 lipca, były kontynuowane w kolejnych dniach. W przypadku dużych polskich wsi wybierano zwykle porę, gdy wszyscy mieszkańcy znajdowali się na terenie swoich gospodarstw o świcie w nocy, a gdy nie nocowali w domach, to w dzień podczas prac gospodarskich. Często rozpuszczano pogłoski, że do Polaków żyjących w określonej miejscowości nikt nie ma zastrzeżeń i żaden napad nie grozi. Pacyfikowaną wieś otaczał kordon stryjów łupa, uzbrojonych w broń palną. Pozostali napastnicy, wyposażeni w siekiery, noże, widły oraz różne narzędzia gospodarskie. Takie na przykład jak młotki do zabijania zwierząt gospodarskich rozchodzili się po osadzie, mordując wszystkich mieszkańców. W wielu przypadkach ofiary gromadzono w szkole czy stodole i tam mordowano. Czasami korzystano z obecności ludzi w kościele w czasie mszy świętej, na przykład w Kisielinie, czy też zgromadzonych w kościele lub kaplicy w celu schronienia się tam lub obrony, na przykład w Międzyrzeczu. W takich okolicznościach zginęli Polacy w 14 obiektach sakralnych. W 6 obiektach sakralnych ofiary zdołały skutecznie się obronić. Budynki z pomordowanymi i rannymi były podpalane. Na uciekinierów z pacyfikowanych wsi urządzano obławy. Tropienie niedobitków trwało przez wiele dni po likwidacji polskich osiedli. Mordowano też Polaków mieszkających we wsiach ukraińskich oraz pojedyncze osoby i kilkuosobowe grupy Polaków wędrujących w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Nie miano litości nawet dla ludzi w podeszłym wieku, którzy pozostawali na swych gospodarstwach w przekonaniu, że jako starzy zostaną oszczędzeni. Zbrodni dokonywano z niesłychanym okrucieństwem. Jeden ze świadków opowiadał. Trupy złożono pod domem w rząd, począwszy od ojca staruszka, obok jego żony, następnie zięcia, córkę otoczoną trojgiem dzieci. Wszystko to razem z wystawionymi obok trumnami robiło niesamowite wrażenie. Zięć Ukrainiec, patrzący pustymi oczodołami, wydubano mu oczy. Cały pokuty przykuwał do siebie uwagę. Jego żona z wybitymi z dolnej szczęki zębami, pokutą piersią i troje dzieci z połamanymi rękoma w ramionach i przedramionami oraz nogami, również połamanymi w udach i goleniach. Po prostu dech zapierało swoim bestialstwem. Dziwny spokój malował się na twarzach pomordowanych, zupełnie nieharmonizującymi z ranami, zadanymi siekierą w kark matce staruszce lat około 60 oraz głowę chłopcu i ojcu staruszkowi lat 70. Jedną z większych zbrodni popełniono 30 sierpnia 1933 roku, kiedy to Ukraińcy wymordowali dwie polskie wsie, Ostrówki i Wolę Ostrowiecką. W obu wsiach zbrodnia była zaplanowana szczegółowo. Polakom powiedziano, że mają iść do szkoły na zebranie. Tam mieli dowiedzieć się ważnych rzeczy dotyczących wspólnej walki z Niemcami. Większość uwierzyła. Ci, którzy przeżyli, wspominają, jak uśpiono ich czujność wyreżyserowanymi gestami, głaskaniem dzieci po główkach, opatrzeniem czyjejś rany postrzałowej. Często więc szli do szkoły dobrowolnie. Tych, którzy się opierali, wyciągano siłą. Gdy na placu szkolnym i w szkole w Ostrówkach byli już wszyscy, którym nie udało się ukryć, oddzielono mężczyzn od kobiet i dzieci, które popędzono do kościoła. Do szkoły w Woli Ostrowieckiej także spędzono ludzi. Gdy ukraiński komendant z patosem opowiadał, jak Polacy i Ukraińcy będą walczyć wspólnie z niemieckim okupantem, w pobliskich zabudowaniach kopano już groby. Po pewnym czasie z obu szkół zaczęto wyprowadzać małe grupki mężczyzn, mówiąc, że idą na badanie lekarskie. Zaczęła się rzeź. Tomasz Trusiuk, który przetrwał ukryty na strychu szkoły w Ostrówkach, zapamiętał. Zamknięto okna, drzwi na ganek, wszystkie wejścia. Trudno już było się łudzić. Ludzie płakali i modlili się na kolanach. Potem z kościoła zaczęto wyprowadzać kobiety i dzieci. Aleksandra Pradun zapamiętała. Gdy nas wyprowadzono, śpiewaliśmy pod twoją obronę. Niektóre kobiety błagały, bo oszczędzono chociaż dzieci. Po latach zrekonstruowano, jak ginęli Polacy. Mordowano siekierami i młotem używanym w rzeźni. Tylko nieliczni zginęli od kuli. Gdy wykopane w ziemi jamy były pełne, Ukraińcy obłożyli szkołę słomą, oblali benzyną i podpalili. Do środka rzucono granaty. Ukrainiec Władimir Szafran zapamiętał. Pasłem krowy i na ziemię Mazurów poszedłem, słyszałem te kobiety i dzieci. To był straszny krzyk. Nikt nie chce umierać. A tam wszyscy wiedzieli, że za chwilę zginą. Płacz i modlitwy szły aż do nieba. To była zagłada, unicestwienie narodu. Nieliczni Ukraińcy pomogli wówczas polskim sąsiadom. Jednym z tych sprawiedliwych był Siergiej Zieliński.
Gdy zaczęła się masakra, do jego obejścia przybiegła Helena Kowalik z dziećmi. Przez kilka dni przechował ich w swojej chałupie, a potem odprowadził ich do teściów. Jak szacują historycy, w obu wsiach Ukraińcy zamordowali 1050 osób. To właśnie do wsi Ostrówki 7 lipca 2023 roku, w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej, przybył polski premier Mateusz Morawiecki wraz z potomkiem polskich mieszkańców wsi i badaczem zbrodni wołyńskiej, doktorem Leonem Popkiem. Wkopali drewniany krzyż w miejscu dawnego krzyża i pomodlili się przed nim. Zbrodnie na Polakach trwały właściwie do końca niemieckiej okupacji tych ziem, a nawet pojedyncze zbrodnie zdarzały się później. Jedną z największych była zbrodnia w Hucie Pieniackiej. W noc z 27 na 28 lutego 1934 roku do Kazimierza Wojciechowskiego, który dowodził miejscowym oddziałem Armii Krajowej i samoobroną Huty Pieniackiej, przybył łącznik z informacją, że w kierunku wsi podąża silny oddział ukraińskiej dywizji SS Galicjen z Brodów w sile 500-600 żołnierzy. Postanowiono nie stawiać oporu w przekonaniu, że to uchroni wieś przed pacyfikacją. Napastnicy najpierw otrzymali Hutę Pieniacką z moździerzy i broni maszynowej. Następnie do wsi wkroczyli żołnierze i grupy cywilnych Ukraińców, strzelając do próbujących uciekać mieszkańców. Wkrótce potem ocalałych mieszkańców wyprowadzono z domów i grupami doprowadzono do kościoła. Odbywało się to w bardzo brutalny sposób. Na przykład 70-letniej Rozali Sołtys bagnetem rozpłuto brzuch. Innej kobiecie wyrwano z obień noworodka i rzucono nim o mur. Zastrzelono rodzącą kobietę. Pośród doprowadzonych do kościoła 20 osób zdało się ukryć w piwnicy oraz na wieży kościelnej. Oni przeżyli i byli świadkami tej straszliwej zbrodni. Zgromadzeni w kościele ludzie, kiedy dowiedzieli się, że obiekt jest zaminowany i ma być wysadzony w powietrze, wybuchła panika. Próbowano się wydostać. Okazało się to jednak niemożliwe. Każdy dom był plądrowany i grabiony przez przybyłych razem z żołnierzami cywilnych Ukraińców. Zabierano wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Kazimierza Wojciechowskiego doprowadzono na plac przed kościołem, oblano płynem łatwopalnym i żywcem spalono. Wcześniej Ukraińcy zbrodniarze zamordowali w mieszkaniu jego żonę i córkę oraz trzy ukrywające się u nich Żydówki. W godzinach popołudniowych wyprowadzano z kościoła kilkudziesięcioosobowe grupy, które kierowano do stodów i drewnianych zabudowań gospodarczych. Po wpędzeniu do nich ludzi obiekty te ostrzeliwano z broni maszynowej, a następnie po oblaniu płynem łatwopalnym podpalano. Do uciekających strzelano z broni maszynowej. Tylko nieliczni uniknęli śmierci. Pacyfikacja zakończyła się o godziny 17. Oprócz czterech zabudowań na obrzeżu wsi, kościoła i szkoły, wszystkie pozostałe zabudowania zostały spalone. Jak się szacuje, zginęło wówczas od 600 do 1200 ofiar. Najbardziej popularna liczba dzisiaj to 800 pomordowanych Polaków. Gdy uczestniczący w mordzie Ukraińcy wracali po akcji przez wieś Pieniaki, tamtejsza ludność ukraińska wystawiła im bramę triumfalną i oklaskiwała jak bohaterów. Ale byli też inni Ukraińcy. Mord ludności polskiej ostro potępił paroch cerkwi Najświętszej Marii Panny w Choroście Starym, ojciec Iwan Doruk, ksiądz grecko-katolicki. Na kazaniu wezwał wiernych do opamiętania. Jeszcze tej samej nocy zjawiła się na plebanii bojówka Służby Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, aby pozbawić duchownego życia strzałem w tył głowy. Tu warto również wspomnieć, że bardzo często ofiarami ukraińskich nacjonalistów padali mężowie Ukraińcy, którzy odmawiali zabicia swojej żony, aby zmyć w ten sposób hańbę poślubienia Polki. W sumie, jak się oblicza, Ukraińcy zamordowali od lipca 1943 roku około 100 tysięcy Polaków. Są historycy, którzy szacują, że mogło być nawet 120 tysięcy. Są tacy, którzy redukują tą liczbę do 80 tysięcy. W dużej mierze kobiet, dzieci, starców. Po stronie ukraińskiej, jak się szacuje, zginęło kilka, może kilkanaście tysięcy Ukraińców. 10-15 tysięcy to są te liczby najpopularniejsze. To są Ukraińcy, którzy zginęli w walkach z polskimi oddziałami samoobrony albo padli ofiarą polskich akcji odwetowych, bo to do takich również dochodziło.
ale dysproporcja ofiar jest tu bardzo wymowna. Przejdę teraz do opisu sytuacji w województwie nowogródzkim, części województwa poleskiego i wileńskiego. We wrześniu 1941 roku Niemcy utworzyli na tych terenach Generalny Komisariat Białorusi. Władzę objął tutaj Wilhelm Kube, który traktował Polaków jako głównych przeciwników. Jak się szacuje, na podległym mu terenie Polaków było około 700 tysięcy, 30% ludności. Zakazano używania w życiu publicznym języka polskiego i zawierania małżeństw między Polakami i Białorusinami. Kubę promował Białorusinów przeciwko Polakom. Oparł się w tej działalności nakierowanej przez Iwana Jeremczenkę, białoruskiej samopomocy ludowej, która miała znaczenie o wiele większe niż wynikało to z nazwy. W lipcu 1932 roku zezwolił na utworzenie Rady Głównej Białoruskiej Samopomocy Ludowej oraz podległych jej rad w terenie. Rada zajmowała się szkolnictwem, kulturą i propagandą. Ale ponieważ doszło do konfliktu między Kubem a miejscowym dowódcem SS, jej działalność stopniowo ograniczono do zadań czysto charytatywnych. Kiedy Kubę zginął w zamachu bombowym we wrześniu 1933 roku, zastąpił go Kurt Gottberg, który rozbudował do ponad 20 tysięcy żołnierzy białoruskie bataliony policyjne. A w grudniu 1933 roku pozwolił na utworzenie Białoruskiej Centralnej Rady z Radosławem Ostrowskim, przedwojennym działaczem Chromady na czele. W lutym 1934 roku utworzono Białoruską Obronę Krajową, która po miesiącu liczyła już 25 tysięcy ludzi. Niemcy na tym terenie uderzyli też bardzo silnie w Kościół katolicki. Wielu księży zamordowano już w czerwcu 1931 roku. Jesienią 1931 roku Niemcy uznali, że nauka religii może odbywać się tylko po białorusku, a dominującym wyznaniem ma być prawosławie. Odprawianie nabożeństw katolickich uzależniono od indywidualnej zgody udzielanej duchownym po wniesieniu podania. W okręgu lickim, aby wymusić składanie podań, zamknięto 7 lutego 1932 roku na pewien czas wszystkie kościoły. Kazania miały być wygłaszane po białorusku, co budziło oczywisty sprzeciw wiernych. Za nauczanie religii po polsku kilku księży zostało rozstrzelanych. W diecezji pińskiej represje dotknęły 74 księży, których 45 zamordowano. W marcu 1932 roku Kołdyczewie, na północ od Baranowicz, zaczął działać obóz koncentracyjny. Więźniowie byli zmuszeni do ciężkich robót przy wydobyciu torfu w cegielni, przy produkcji mydła, butów, odzieży, beczek. Dzień pracy wynosił od 10 do 12 godzin. Racje żywnościowe były niewielkie, niewystarczające. Więźniowie zakwaterowani byli w nieogrzewanych barakach. Spali na 3-4-piętrowych pryczach. Byli bici, szczuci psami. Kobiety były gwałcone. Ten obóz stał się miejscem eksterminacji miejscowych Polaków. Chociaż obok Polaków mordowano tu również Żydów. Trafiali do niego również niepokorni Białorusini, Rosjanie czy Romowie. Komendantem obozu był Białorusin, porucznik Siergiej Bobko, zastąpiony w 1933 roku przez Nikołaja Kalko. Również Białorusini stanowili załogę obozu. Szacuje się, że w obozie zamordowano 22 tysiące osób. Polscy mieszkańcy tych ziem musieli się zmagać z niemiecką okupacją, ale musieli się też zmagać z partyzantką sowiecką, która działała na tym terenie, oraz partyzantką żydowską. Część tych żydowskich uciekinierów stworzyła oddziały partyzanckie, które współpracowały z partyzantką sowiecką i oddziały nabrały komunistycznego charakteru. Część z tych oddziałów to były typowe grupy przetrwania, które nie prowadziły żadnej walki, tylko chciały przeżyć, przetrwać, zapewnić byt swoim uczestnikom. Ale obojętnie od charakteru, oddziały te rabowały miejscowych Polaków, a czasami na tych Polakach dokonywały straszliwych zbrodni. Najbardziej znaną zbrodnią dokonaną przez partyzantów na polskiej ludności jest zbrodnia, która miała miejsce w Nolibokach. Oto 8 maja 1933 roku oddział sowieckich partyzantów pod dowództwem Pawła Gulewicza
zamordowały 128 polskich mieszkańców miasteczka. Spalono kościół, szkołę, pocztę, remizę, część domów mieszkalnych. Resztę osady ograbiono. Napastnicy uprowadzili 100 krów i 70 koni. Według niektórych źródeł zbrodni w Nalibokach mieli również uczestniczyć partyzanci żydowscy. Ta aktywność sowieckich partyzantów powodowała akcje pacyfikacyjne ze strony Niemców. I tak na przykład w grudniu 1932 roku w okolicy Słonimia podczas operacji o kryptonimie Hamburg zamordowano 6172 osoby. Wielu z zamordowanych to byli Polacy. O wiele krwawsza była akcja Hermann przeprowadzona od 13 lipca do 8 sierpnia 1933 roku, która objęła Puszczę Noliborską, gdzie obok partyzantów sowieckich i żydowskich działała również Armia Krajowa. Tutaj ponurą sławą okryli się zbrodniarze z jednostki dowodzonej przez Dirlewangera. Tego samego, który później okrył się ponurą sławą w czasie Powstania Warszawskiego. Jednostka złożona z kłusowników i kryminalistów ma na swoim koncie takie zbrodnie jak na przykład we wsi Dory palenie żywca w miejscowej cerkwi, 106 kobiet, dzieci i starców. W folwarku Łapice w podobny sposób zamordowano 125 mieszkańców. Inne oddziały niemieckie również dopuszczały się straszliwych zbrodni. Na przykład w kolonii Półdroże 90 osób spędzono do dwóch stodół, a następnie spalono żywcem. W sumie Niemcy spalili wówczas 60 wiosek. Zabito wówczas co najmniej 4280 osób. Znaczna część tych pomordowanych to byli Polacy. Kiedy mówimy o tych ponurych czasach na ziemi nowogródzkiej, nie w sposób nie wspomnieć o 11 bohaterskich nazaretankach. Siostry w lipcu 1933 roku zgłosiły się na gestapo, by ofiarować swoje życie za 120 aresztowanych i przeznaczonych na rozstrzelanie mieszkańców Nowogródka. Niemcy się zgodzili na tą swoistą wymianę. 120 ludzi wysłano na roboty przymusowe do Niemiec. Wszyscy więzieni przeżyli wojnę. Siostry wezwano 31 lipca i następnego dnia, bez sądu i wyroku, zostały rozstrzelane. Przejdziemy teraz do tragicznej historii Wilna i Wileńszczyzny. I tutaj musimy się cofnąć do roku 1939. Ziemie te najpierw zostały zajęte przez Armię Czerwoną, jednak 27 października miasto z okolicami przekazano władzom litewskim, które poddały ludność polską brutalnej lituanizacji. Zlikwidowano polskie organizacje publiczne, zmieniono polskie nazwy i nazwiska, ograniczono prawo do posiadania litewskiego obywatelstwa. Masowo zwolniano Polaków z pracy lub zakazywano im wykonywania pewnych zawodów. Zlikwidowano Uniwersytet Stefana Batorego, tworząc filię Kowieńskiego Uniwersytetu Witolda Wielkiego, w którym studiować i pracować mogli tylko obywatele litewscy. Dziedziną, która ucierpiała najmniej, było życie kulturalne. W Wilnie działały polskie teatry, wychodziły polskie książki. Do Wilna trafiła również Hanka Ordonówna, najsłynniejsza przedwojenna polska piosenkarka. Aleksander Maliszewski wspominał. Widownia teatru na Pochulance wypełniona do ostatniego miejsca. Nastrój jak w katedrze podczas uroczystego nabożeństwa. Bo tak oto znowu zawdzięczy ze sceny słowo polskie, świadczące o naszym istnieniu i o nierozerwalnej więzi społecznej, która mimo wszystko łączy nas powalonych klęską. Dziś po podniesieniu kurtyny nie spełni się tu któryś ze świętych dramatów narodowych, lecz recital piosenek Hanki Ordonówny. Teraz etiuda. Ordonka wypowiada już ostatnie słowa. Kurtyna powoli opada. Widownia milczy. Mijają niemożliwe długie sekundy. Widownia milczy. Serce podchodzi mi do gardła. Już zapalają światła. Co się stało? Rumor. Wszyscy wstają. Grzmot. Światła gasną. Kurtyna w górę. Na przekreślonej zygzakami reflektorów scenie nie ma Ordonki, ale dalej krzyczy etiuda emol. Jak wspomina Hanka Bielicka, po każdym recitalu Ordonki była nieskończona ilość bisów, a publiczność była brawa na stojąco, zasypując ją wiązankami i bukietami kwiatów.
3 sierpnia 1930 roku Litwa została włączona w skład Związku Sowieckiego. Oznaczało to terror NKWD. Ofiarą tego terroru padła również Hanka Ordonówna, która trafiła do obozu ciężkiej pracy w Uzbekistanie. Okupowani przez Związek Sowiecki Litwini zwrócili się o pomoc do III Rzeszy. Stworzone przed nich oddziały partyzanckie były podporządkowane utworzonemu w Berlinie frontowi litewskich aktywistów. Litwini nawet stworzyli rząd, ale Niemcy nakazali jego rozwiązanie. Kiedy więc na Litwę w czerwcu 1931 roku wkroczyły oddziały Wehrmachtu, Litwini witali je z olbrzymim entuzjazmem. Bardzo szybko stworzono 5 litewskich batalionów policji. Powstała też litewska policja bezpieczeństwa, specjalizująca się w zwalczaniu polskiego podziemia. Doradcą niemieckiego generalnego komisarza Litwy został generał litewski Petras Kubiliūnas. W lipcu 1931 roku Litwa i Wileńszczyzna weszły w skład Generalnego Komisariatu Litwy, który został częścią składową Komisariatu Rzeszy Ostland. W Komisariacie Litwa rozwijała się niemiecko-litewska współpraca skierowana przeciwko ludności żydowskiej i polskim mieszkańcom tych ziem. Na Wileńszczyźnie, według niemieckich danych, w połowie 1932 roku mieszkało ponad 315 tysięcy Polaków. W sumie ludność polska na terenie okupowanej Litwy liczyła, według niemieckich danych, 356 tysięcy. Rozbudowano litewskie oddziały policyjne, a jesienią 1933 roku utworzono litewski korpus posiłkowy. Większość stanowisk w administracji obsadzono Litwinami, którzy utrzymali ostry kurs antypolski, zapoczątkowany jeszcze podczas litewskiej okupacji Wilna. Zlikwidowano polskie szkoły średnie, teatry, placówki kulturalne. W ramach zaplanowanej przez Niemców germanizacji Europy Środkowo-Wschodniej w 1932 roku rozpoczęto osadnictwo niemieckie na etnicznej Litwie oraz na Wileńszczyźnie. Całą akcję wysiedleńczą powierzono Litwinom, którzy zmuszali do opuszczania gospodarstw Polaków. I tak na przykład w historycznej Laudzie odebrano Polakom 300 gospodarstw. Wysiedlonych wywożono do obozów. Podczas opuszczania gospodarstw Polacy mogli zabrać jedynie jedzenie wystarczające na 2 dni. O ile na Litwie Kowieńskiej opuszczone przez Polaków gospodarstwa zasiedlali Niemcy, to na Wileńszczyźnie gospodarstwa opuszczone przez Polaków zasiedlali bardzo często Litwini. Czasem była to swoista wymiana. Litwini zostawiali swoje gospodarstwa Niemcom, na przykład w okolicach Kłajpedy, a w zamian dostawali gospodarstwa po wysiedlonych Polakach na Wileńszczyźnie. Jak szacuje Helena Pasierbska, we wrześniu i październiku wysiedlono z Wileńszczyzny 1500 osób. Akcję kontynuowano w następnych miesiącach. Polityka władz okupacyjnych uderzyła również w Kościół katolicki. 22 marca 1932 roku arcybiskup Wilna, Jałbrzykowski, został internowany w klasztorze w Warjompolu. Władzę przejął administrator apostolski, litewski arcybiskup Mecislovas Reinis, który starał się obsadzać polskie parafie litewskimi księżmi, a w pierwszym liście pasterskim nakazał usunięcie z litanii do Matki Boskiej z wezwania Królowo Korony Polskiej. 3 marca 1932 roku Wileńskie Seminarium otoczyła policja, po czym aresztowano 15 profesorów i 80 alumnów. Jednym z nich był ksiądz Jan Ellert. Po latach wspominał: majątek osobisty mieszkających w seminarium został rozgrabiony. U mnie zabrano meble i sprzęty, większość książek, około 1000 tomów, teksty moich wykładów, co dla mnie najcenniejsze, które wygłaszałem w ciągu 16 lat. Ksiądz Ellert trafił do więzienia na Łukiszkach, gdzie przesiedział w izolatce 4 miesiące. Następnie został przewieziony do obozu pracy w Szałtupiach. Tu pracował przy koniach. Któregoś dnia uległ wypadkowi, w wyniku którego noga uległa skomplikowanemu złamaniu. W tej sytuacji trafił do więziennego szpitala w Kownie. Kiedy po 2 miesiącach powrócił do obozu, przydzielono go do pracy w kuchni.
po latach wspominał. Z produktu, przywożonych z Wilna przez krewnych i przyjaciół, większą część zabierał dla siebie komendant obozu, Petronis. Zdarzył się mi taki wypadek, że dla księdza profesora Michała Klepacza przywieziono z Wilna kurtkę, spodnie i czapkę. Rzeczy te zabrał Petronis i oddał strażnikowi, pasku Kisowi, zaś profesorowi obiecał dać, ale w mordę. 26 marca 1932 roku w odwecie za zbombardowanie przez sowieckie lotnictwo Wilna litewscy nacjonaliści aresztowali większość polskich księży. Wśród zatrzymanych był kleryk Stefan Dzierżek. Przez 7 miesięcy był przetrzymywany w więzieniu na Łukiszkach. Po latach wspominał. Najgorsza była pierwsza noc. Nie mieliśmy jeszcze sienników. Skupiliśmy się w środku celi. Byli jak najdalej od zamrożonych ścian. Im bliżej rana, tym częściej wstrząsały mną dreszcze. Nic dziwnego. Od śniadania nie mieliśmy ciepłej strawy w ustach. Była to jedna z najgorszych nocy w moim życiu. Pozostawiła po sobie pamiątkę zapalenie stawu kolanowego i stałe uwrażliwienie na zimno wszystkich stawów, aż po palce rąk i nóg. Kleryk Dzierżek trafił do obozu w Poniewierzyku, w którym spędził 21 miesięcy. Na Wileńszczyźnie, podobnie jak na ziemi nowogródzkiej, działała partyzantka sowiecka i grupy partyzantów żydowskich, które również dopuszczały się zbrodni na polskich mieszkańcach tych ziem. Największa i najbardziej znana została popełniona 29 stycznia 1934 roku przez partyzantów sowieckich i żydowskich w Koniuchach. Zamordowano tu co najmniej 38 polskich mieszkańców. Najmłodsza ofiara miała 2 lata. Zbrodni na polskich mieszkańcach tych ziem dopuszczali się również Niemcy i ich litewscy kolaboranci. Do jednej z największych doszło w Święcianach, kiedy to 19-20 maja w odwecie za zabicie 3 Niemców przez oddział sowieckich partyzantów zamordowano około 600 Polaków. Zbrodni dokonano również w Glinciszkach 20 czerwca 1944 roku, kiedy to litewski oddział pomocniczy policji niemieckiej zastrzelił 38 mieszkańców. Był to odwet za śmierć 4 litewskich policjantów, którzy polegli w starciu z Wileńską Brygadą Armii Krajowej. Zygmunta Szendzielarza Upaszki. Znaczną część ofiar stanowiły kobiety i dzieci. Polacy ginęli w akcjach odwetowych, ginęli podczas pacyfikacji. Polacy ginęli również za niedostarczanie kontyngentów. W niemieckim dokumencie z 2 marca 1933 roku czytamy. Po tym, gdy na początku 1932 roku wszyscy mieszkańcy wsi zostali przy pomocy ogłoszeń niedwuznacznie ostrzeżeni w sprawie wywiązywania się z kontyngentów pod groźbą bardzo surowych kar, na początku miesiąca lutego dostawy kontyngentowe nieco zwiększyły się, chociaż nie przyniosły pożądanych wyników. W związku z tym, dla zapewnienia potrzeb frontowych i mieszkańców, byłem zmuszony do wydania rozkazu rozstrzelania wyraźnych sabotażystów kontyngentowych. W poszczególnych gminach Wileńszczyzny funkcjonariusze rozstrzelali natychmiast 40 takich sabotażystów. Wszyscy Polacy, ani jednego Litwina. Każdy z nich przed rozstrzelaniem został przesłuchany przez 20-30 minut. O każdym z kazańców wójt gminy Litwin informował na piśmie, że ten i ten nie wywiązał się z kontyngentów. Tej samej treści oświadczenia składał referent rolny powiatu. Egzekucje przeprowadzono publicznie. To jest po spędzeniu w to miejsce miejscowych ludzi oraz obecności urzędników samorządowych oraz po wyjaśnieniu im, że ten człowiek sabotował zaopatrzenie dla frontu i dla miejscowych ludzi. Rozstrzeliwania rozpoczęły się 17 lutego 1933 roku. Rozstrzeliwania sabotażystów silnie poruszyły mieszkańców wsi we wszystkich gminach. Ponadto chcę zaznaczyć, że to wójtowie gmin podczas odbytej w dniu 1 lutego 1933 roku u mnie na rady sami prosili o przeprowadzenie rozstrzeliwań. Podpisano komisarz na okręg wileński, Wulf. Polacy na Wileńszczyźnie ginęli w wielu okolicznościach i w wielu miejscach. Ale największą ilość Polaków zamordowano w podwileńskich Ponarach. Ponary
to miejsce masowej eksterminacji wileńskich Żydów. Ale Ponary to również miejsce, gdzie poniosło śmierć bardzo wielu Polaków. 27 września 1941 roku rozstrzelano tu 320 Polaków z więzienia na Łukiszkach. 5 maja 1932 roku 50, w tym księdza Romualda Świrkowskiego, proboszcza wileńskiej parafii Świętego Ducha, aresztowanego za pomoc Żydom z getta. Na miejscu kaźni ukląkł i modląc się, zwrócony twarzą ku przywiezionym razem z nim chłopakom, czynił znak krzyża. W takiej pozycji dosięgły go kule litewskich szaulisów. W dniach od 9 do 17 maja 1932 roku rozstrzelano 300 Polaków, w tym 80 uczniów z gimnazjum Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego i 5 uczennic. Wśród zamordowanych był urodzony w 1924 roku Henryk Piliść. Od 1936 roku działał aktywnie w harcerstwie. Uczestniczył w obozach i zlotach. W 1937 roku został przyjęty do gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Tu kontynuował działalność harcerską. Działał również w Stowarzyszeniu Ligi Morskiej Kolonialnej. Najprawdopodobniej w 1939 roku został członkiem Związku Wolnych Polaków. Został aresztowany w nocy z 4 na 5 października 1931 roku. W więzieniu na Łukiszkach przebywał 7 miesięcy. W jednym z grypsów z więzienia napisał do najbliższych: jeżeli spotka nas los tragiczny, to tylko dlatego, że byliśmy Polakami. Został zamordowany w Ponarach 12 maja 1932 roku. Przetrzymywany w więzieniu na Łukiszkach alumn Piotr Wróblewski wspominał: któregoś dnia, wiedziony z kolegami do łaźni, mijałem się z grupą chłopców, potwornie skatowanych. To uczniowie gimnazjum Mickiewicza i Słowackiego. Słyszałem czyjś głos obok. Jeden z nich ledwie się poruszał, pochylony, z twarzą poranioną i opuchniętą. Jego ręce omalże sięgały ziemi. Nie bójcie się śmierci? Nie żal wam życia? Kim ty jesteś? Pytałem. Padło nazwisko. Bodajże Kowalewicza. I głos po chwili milczenia spokojnie, odważnie przekazywał dalej coś w rodzaju testamentu. Słuchaj, kimkolwiek jesteś, wiedz, że wyrok śmierci nie pokonał żadnego z nas. Solidarni i świadomi wagi chwili oddajemy życie za Boga i ojczyznę. Wierzymy, że to, o co walczymy, nie zginie. Sprawę podejmą inni. Polska powstanie wolna, niepodległa. Powiedz to innym. Nie załamał się nikt. Wierzymy, że naszym życiem, naszą śmiercią rozporządza opatrzność, więc jesteśmy spokojni i ufni. 17 września 1933 roku rozstrzelano w Ponarach światowej sławy onkologa, profesora Uniwersytetu im. Stefana Batorego, Kazimierza Pelczara. Kazimierz Sakowicz, oficer Armii Krajowej, który sporządzał notatki dotyczące zbrodni w Ponarach, sam został zabity przez litewskich policjantów, zanotował. 17 września, piątek, 1933 rok. O 8 rano dowiaduję się, że na bazę zajechała przed chwilą ciężarówka szczelnie zakryta. Idę na przejazd. Koło bramy na bazie stoi gestapowiec. Na bazie cicho. Wkrótce jednak pada salwa, gdzie jama rudzińska. Znów cicho, znowu salwa. Czas mija. Ogółem 5 salw. Słyszę, że pracuje motor. Aha, znak, że koniec i że wracają. Wkrótce ciężarówka mija przejazd. Z tyłu widać, jak Litwini oglądają rzeczy skazańców. Przysypani zostali bardzo nieznacznie. Także pod cienką warstwą żółtego piasku wyraźnie rysowały się tułowia zamordowanych. Po pewnym czasie z bazy wracają dwaj szaulisi. Zaczyna się rozmowa. Cóż okazuje się, że strzelali polskich adwokatów i doktorów. Strzelano po dwóch naraz, rozebranych. Trzymali się fajnie, nie płakali. I nie prosili, tylko żegnali się ze sobą i przeżegnawszy się szli. Jak dzisiaj szacują historycy, w Ponarach zginęło około 20 tysięcy Polaków. Obok nich zamordowano tu około 60-70 tysięcy Żydów. Ginęli tu również Cyganie, Rosjanie, litewscy komuniści. Wykonawcami mordów byli żołnierze narodowości litewskiej.
Rekrutowali się oni przeważnie z członków paramilitarnej organizacji litewskiej. Litwos, Sauli, Związek Strzelców Litewskich. I na koniec tej ponurej lekcji historii o zbrodniach popełnianych na Polakach, o potwornych okrucieństwach, opinia polskiego pisarza Dojeskiego, który w swojej twórczości bardzo często podejmuje problematykę losu Polaków na Kresach Wschodnich. W swojej powieści Oksana, gdzie podejmuje również problem relacji polsko-ukraińskich w kontekście rzezi wołyńskiej, zapisał takie słowa. Każdy naród ma swoją hołotę. Tylko także każdy naród wypiera się tego wszem i wobec, zwykle głosząc, że jest czysty jak łza. Hołota żyje w społeczeństwie jak gdyby w półuśpieniu i w podziemiu. Zadowala się robieniem małych świństw, różnych obrzydliwości, intryg, szantażami, donosicielstwem i podgryzaniem, często nawet bezinteresownym. Słowem, najrozmaitszymi podłościami. Ale jeżeli nadchodzą jakieś szczególne dziejowe chwile, najazdy zbrojne rewolucji, okupacji, wtedy, kiedy delikatna równowaga między prawem a bezprawiem zostaje zachwiana, państwo i kościoły, z którymi nawet hołota musi się liczyć, słabną i przestają należycie funkcjonować i życie drugiego człowieka spada w cenie. Wtedy hołota podnosi wysoko głowę, znajduje dla siebie rozległe pole do działania.